Witam Ciebie radośnie w nowym 2017 roku. Witam Cię, mój przyjacielu. Tak cieszę się, że mogę z Tobą dzisiaj napić się kawy. Ja sobie już zrobiłam, jak najbardziej. Także chwila. Rozpoczynamy. Rozpoczynamy ten nowy rok 2017 w takim radosnym uniesieniu. I tak dzisiaj, jak mamy te 365 dni przed sobą, to co my możemy zrobić? Możemy pomyśleć o tym, jaki sobie cel postawić na ten rok, może na przyszłe lata. Czyli czymże jest ten cel? To ten cel to jest tym słynnym postanowieniem noworocznym, którym w większości ludzie, ja też, sobie stawiamy z nadejściem nowego roku. Jest stary rok minął, nowy się zaczyna, jest czas i pora. Czymże jest to postanowienie? Jest to intencja, zamierzenie, zamysł, cel, rozstrzygnięcie, zamiar, regulamin, uregulowanie, orzeczenie. Ale o tych ostatnich to nie dziś mowa. Jak to jest z tymi postanowieniami? Właśnie, jak jest? Mam postanowienie. Ten mówi, kolega mówi, on rzuci papierosy. Drugi mówi, ja może zacznę chodzić na spacery. Koleżanka Rita może zacznie też chodzić na spacery do najbliższej leśniczówki. Rito, wspieram Cię jak najbardziej w Twoim wytrwaniu. Bo cel, postanowienie, intencja jest to w sumie proste działanie. Proste, bo mamy to w głowie, zaplanowaliśmy w jakikolwiek sposób. Tylko gdzie jest ta wytrwałość? I co zrobić, żeby po prostu się przemóc? No ja myślę, że takim dobrym rozwiązaniem dla Ciebie, mój drogi, jest to, żeby postawić sobie nagrodę na końcu drogi. Czyli jeżeli ja co drugi dzień, może najpierw tak raz w tygodniu, bo wiecie, jeszcze jest tak, moi drodzy, że trzeba liczyć siły na zamiary. To znaczy, no jeżeli ja bym chciała dzisiaj polecieć w kosmos, no to po pierwsze, no już i lata nie te, i zdrowie nie to. No to nie ja, zresztą nie było to moje marzenie, po prostu fizycznie nie nadaje się do tego rodzaju działania. Ale jeżeli ja biegam, a przez tyle lat nie biegałam i uważam, że w żaden sposób nie mogę biegać, znaczy nie to, że nie mogę, jakoś to bieganie, nie widziałam tego. Tak mogę powiedzieć, że tak, po prostu się mogę, każdy z nas może się przełamać. Wiem po sobie, już 3 lata biegam. O nie, przepraszam, jest 17, 4. rok zaczynam. Czyli 3,5 roku minęło mojego biegania. Czy czuję się dobrze? Moi drodzy, wspaniale. Teraz mogę powiedzieć, że mi brakuje. Jeżeli nie biegam, na przykład mam 2 dni przerwy, to już ten 3. dzień już się budzę i mówię, jeju, no muszę pobiegać, bo wtedy po prostu lepiej się czuję. I ta nagroda w moim przypadku to było to, że po pierwsze, jak się organizm dotlenił, mogłam mniej spać, bo uważałam, że co mogę zrobić, żeby wydłużyć sobie dzień pracy. W ogóle dzień jako dzień działania. Jak ja musiałam 8, 9, 10 godzin spać. Tak? Bo jak jest organizm zmęczony, to dotlenia się poprzez spanie. W sumie prosta informacja. Ale jak zaczniemy biegać, to w ciągu takiego pół godziny minimum, to ten organizm tak dotlenimy, że po pierwsze, jak już przybiegnę, to już jakbym 3 kawy wypiła, nawet lepiej. A czuję się doskonale. Po prostu umysł inaczej pracuje, krew inaczej prąży. Po prostu. Nic więcej. Czyli jeżeli chcę, mam jakiś zamiar, jakiś cel, jakieś postanowienie, to może najpierw przyzwyczajmy się do tej myśli, że chcemy mieć cel, chcemy mieć postanowienie. Przyzwyczajmy się, przemyślmy i pójdźmy dalej. Zróbmy sobie, postawmy sobie nagrodę. Nagrodę. Żeby ona nas mobilizowała, bo co nam najbardziej potrzeba w tej zmianie? Tej mobilizacji. Jeżeli już wyjdziemy, to jeszcze mobilizacji nam brakuje. Wspierania dalszych osób. Ja 3 grudnia, tak dobrze pamiętam, na fejsiku napisałam, że przestaję jeść cukier w każdej postaci. No nie mówimy o cukrach prostych w owocach.
do 23 grudnia. Wiecie Państwo, ale czuję się rewelacyjnie. Faktycznie nie jadłam, ale 23 grudnia to powiem tak, no już po prostu trochę mi się chciało tego cukru. Takiej dobrej czekolady. I poszłam sobie, kupiłam taką najlepszą czekoladę, którą najlepiej lubię i małymi kęskami zjadłam. Tak, to była ta moja nagroda. A drugą nagrodą, przepraszam, to te 5 kilo. 5 kilo schudłam. Czy to nie jest nagroda wspaniała? Tylko najważniejsze się nie poddać. Nie poddać się. Nie poddać się tym myślom głębiącym się w głowie. Nie poddać się, bo to nie tędy droga. Wiecie, jakie jest rozwiązanie? Jak te myśli przychodzą kłębiące? Myślę, że już kiedyś wspominałam. Ale to jest takie proste ćwiczenie. Jeżeli te myśli mi się kłębią, to co z nimi zrobić? Najpierw napisać. Co nas gryzie? Wziąć długopis, wziąć kartkę i napisać punkt po punkcie, co nam chodzi po głowie. Oczywiście schować, bo to są nasze myśli. A co później zrobić? Później sobie wyobrazić takie miejsce mojej radości. Czy piękne wspomnienie? Mieliśmy kilka w życiu pewnie pięknych, takich szczęśliwych chwil. I po prostu wtedy zaczynać o tym myśleć. Tak na siłę. Wyobrazić sobie, przypomnieć sobie, nawet zapisać, żeby nam łatwiej się to przypominało. I wyobrażało. I po prostu o tym zacząć myśleć. I ta myśl zaczyna wypychać inne. Te kłębiące się złe, niedobre. Ale żeby to powstało, to co trzeba zrobić? Może tak podpowiem. Wrócić do tych starych, kłębiących się spraw. Bo jak już je wypiszemy, tylko tak szczerze, to wróćmy do nich i niech one się pojawią. Te najbardziej, co siedzą na głębi serca, te jakieś rany takie ciężkie. Ciężkie dla nas oczywiście. I wypiszmy to i starajmy się spokojnie do tego wracać. Nie od razu wszystkie. Po prostu, jak to jest metoda Kaizena, małymi krokami. Małymi krokami do przodu. Bo jak sobie porydzimy z myślami, to cóż nam zostaje? Mój drogi przyjacielu, ufność w Bogu. Nie zagłębianie się tymi naszymi bieżącymi sprawami, tylko po prostu ufność. A jak człowiek jest sam ze sobą w zgodzie, to ten świat się robi taki piękny. I to jest intencja, postanowienie na ten 2017 rok dla mnie i dla Ciebie. Dla Ciebie, mój przyjacielu, moja przyjaciółko, mój widzu, który mnie oglądasz. Cieszę się, bo ja bez Ciebie to mnie nie ma. Bez Ciebie, mój widzu, który widzisz, słuchasz, zgadzasz się lub nie, mnie po prostu nie ma. A dzięki Tobie jestem. Także dziękuję serdecznie za Twoją obecność. Radośnie wchodzimy w ten 2017 rok. Tyle pięknych rzeczy. Spróbujmy się dostrzec dookoła, tak jak jest ta choinka piękna. Zobaczcie, biała. W tym roku biała, bo zawsze była zielona, a w tym roku nieoczekiwanie przyszedł mi pomysł, żebyśmy mieli białą choinkę. I mamy. Jest piękna choinka. I to jest ta lekka zmiana. Ale o zmianie to jeszcze nie teraz. Jeszcze nie dzisiaj. Bo do zmiany trzeba się przygotować. Do zmiany trzeba najpierw zrobić tak trochę rachunek sumienia. Czyli tą kartkę, ten długopis i chwila spokoju. Ale, jak mówiłam, mam małą księgę przysłów polskich i to, co przygotowałam na dzisiaj. Czego życzę w 2017 i na następne lata, moi drodzy? Czego życzę Tobie, mój przyjacielu? Zgody. A dlaczego tej zgody życzę? No to niech powiedzą przysłowia polskie. Gdzie zgoda, tam i siła, czyli życzę siły. Gdzie zgoda, tam Pan Bóg mieszka. Kiedy zgoda, to w sercu pogoda. Życzę pogody w sercu. Zgody, czyli pogody w sercu. Lepsza słomiana zgoda niż złoty proces w prawie.
milsza Panu Bogu zgoda, aniżeli ofiara. Czyli nie róbmy siebie męczenników, bo to nie o to chodzi. Żyjmy w zgodzie. Przy zgodzie to i dobre kluski na wodzie. Rybom woda, ludziom zgoda. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Żeby w zgodzie żyć, najlepiej mało mówić, dużo pić. I tym humorystycznym akcentem dużo pić. Dobrej kawy nigdy za wiele. Zgody, radości, siły i wytrwania w tych intencjach życzę Tobie. Tobie, mój przyjacielu, moja przyjaciółko, moja koleżanko Rito. Moim sąsiadom, jak zwykle życzę. Moim współmieszkańcom w Wiedni Letnisko. W Radomiu, Piotrowi spod Hamburga, Dorotce z Anglii. Do moich przyjaciół dołączył też Edgar. Jakże się cieszę, że go poznałam. Mojej koleżance i przyjaciółce Iwonce wspaniałej, wspaniałej gwiazdeczce Dianie. Życzę Wam wszystkiego najpiękniejszego. Do zobaczenia i wytrwałość. Dziękuję. Do zobaczenia.